Cześć ludziska, tutaj ponownie Pajter i zapraszamy już na kolejny odcinek z Cave Factory 2. Mam nadzieję, że nie mogliście się doczekać kolejnego odcinku. No i w tym odcinku, nie wiem, będziemy robić coś dalej, a zanim rozpoczniemy tutaj ten cały odcinek, na początku muszę wam pokazać coś fajnego, a mianowicie tą oto Ender Chest, którą możemy w końcu skraftować, którą już w sumie kilka razy skraftowaliśmy razem z Piotrkiem. No i pokażę tylko wam, jak się tutaj craftuje, a mianowicie w ten sposób. Trzeba wełny, trzeba blaze rody. Widzieliście farmę blaze'ów, już mamy to blaze rody, także już lecą. Ciekawe, w sumie dużo ich nie ma, ale już jest 35, nie respię się tak bardzo mocno, ale mamy ich tutaj już nieco. Zobaczcie ogólnie tutaj, ile tych itemów jeszcze tam się nazbierało. Trochę się pokraftowało takich najbardziej potrzebnych rzeczy i dzięki temu systemowi teraz mamy bardzo dużo rzeczy, a ogólnie przede wszystkim drzewa, zobaczcie. Pokażę wam drzewa. Ogólnie tutaj, Ghostwood. Te drzewo, muszę wam powiedzieć, posadziłem jakieś 2 godziny temu. Zostawiłem serwer włączony i zobaczcie, 4700 drzewa takiego. Zaraz wam pokażę, podlecimy tam. A ogólnie zobaczcie, jak pisze Wood. Zobaczcie, mamy 41 tysięcy zwykłego drzewa, co to jest niesamowite. Niedługo będę mógł wyłączyć maszynę. Tutaj jeszcze inne drzewo mamy itp, ale dobra, teraz wracajmy do tego Ender Chesta. Zobaczcie, będę mógł sobie skraftować, tu już wcześniej miałem jedno, da się to ogólnie stakować, da się. Skraftuję sobie takich, no niech będzie 4, bo nie wiem, ile będzie mi to potrzebne. Wezmę z sobą jeszcze trochę lapisu, którego też już mamy powoli, wszystkiego tu powoli, wszystko, bądź wszystkiego się tu powoli, o, zapełnia, tak to miało być. Dobra, teraz tutaj zejdę sobie na dół, bo chcę pokazać wam, co tutaj zmieniłem. Przy farmie, drzewie, ogólnie, to tylko posadziłem inne sadzonki. Wow, wow, ziomek. Czekajcie, tutaj pajączek nieoczekiwany. Jeszcze pająk gdzieś idzie. Ten. Zobaczcie. Teraz mamy ten cały system, co nie? Który tutaj nam wrzuca wszystkie itemki, co mogą tego nie wyrzucać. Mamy podłączone pod tego Ender Chesta, który wysyła nam wszystkie te itemy do naszego głównego systemu, który wcześniej tam zrobiliśmy i co uważam po prostu za epickie. Teraz nie trzeba robić ton różnego rodzaju skrzynek, tylko tutaj wszystko będzie nam leciało dosłownie do systemu. No i tutaj jak widzicie, mam też system zrobiony z ziemi, co nie? Na ziemię. To teraz zrobimy tak, że podłączymy tutaj ten nasz Ender Chest. Ups, to poszło wszystko tutaj, ale to nie szkodzi. Tylko zanim to zrobię, czekajcie, da się to podłączyć? Powinno się dać, zobaczcie. Jest na razie tutaj zwykły Ender Chest, patrzcie. Tutaj jest na niebiesko, nie? Bierzemy po prostu lapis i klikamy na te, patrzcie, na te oto białe paski. On jest zafarbowany. Bo ten niebieski po prostu Ender Chest jest podłączony do naszego głównego systemu, aby to wszystko leciało tam. Patrzcie, teraz cokolwiek tu wpadnie, będzie leciało nam do głównego systemu. Ale nie wiem, dlaczego tutaj leci także flint. Kiedy to złapało flint? Czekajcie, zobaczymy, ile tutaj. Dobra, tutaj będzie nam robiło ziemię i ta ziemia będzie także wysyłana do systemu. Ty, tylko... A, dobra, ja się patrzę, skąd tu jest flint? Bo my tak, podłączyliśmy wszystkie różne inne skrzynki do tego, jak i z rudami, praktycznie ze wszystkimi itemami, jakie mamy pod te skrzynki, abyśmy tutaj, jak wcześniej mieliśmy, nie mieli właśnie takich dużych składni tych beczek i tych rurek, bo dzięki temu mamy w sumie mniej lagów. Nie aż tak dużo mniej, ale mamy. Ja tu jeszcze przyszedłem, aby podłączyć trochę maszynę do kobla, ponieważ... Ponieważ mi brakuje ogólnie w tej maszynie jeszcze kobla. Tylko ciekawe, czy będę mógł tak podłączyć. Będę mógł, dobra. Tutaj zrobimy ekstrakt miał być. Always active, a tutaj powinien być insert. Czekajcie. Tutaj powinny się ogólnie zbierać już kobel i w ogóle. Ale czemu jest tak? Dobra, tutaj się zbiera też kobel, co nie? Teraz zafarbuję to z powrotem, bo taki mamy kolor ogólnie do systemu i to będzie szło wszystko także do systemu. Tutaj jak to co widzicie, te rzeczy, to lecą z tych wszystkich innych podłączonych skrzynek. Tak samo muszę to zrobić jeszcze z tą oto skrzynką, bo
tutaj mamy też sporo gratów, które w sumie też mogą iść do systemu. Tylko muszę najpierw je pozbierać i podłączyć, tak? To jest bardzo przydatna i praktyczna rzecz. Także polecamy to wam jak najbardziej. Teraz zobaczymy, czy to działa. Działa, bo widzicie, otwieram skrzynkę i te wszystkie inne itemy, które lecą, znajdują się już, powiedzmy, że w systemie. Enter chest. Dobra, to wszystko mamy. Wszystko mamy podłączone do systemu teraz. I jak widzicie, zaoszczędziliśmy dzięki temu systemowi bardzo dużo miejsca. Czekajcie, tutaj teraz mam na pewno mniej FPS-ów. Tutaj moby się znowu narespiły. Znowu tutaj masa rzeczy. Ogólnie też będą mi potrzebne... no nie powiem co, te ziarenka od Ender Pearl, obsydian, złote jabłko, może już od razu zjem. Tam creeper jest. Teraz w sumie nie muszę martwić się o te itemy się robią dosłownie same, a my musimy się praktycznie zająć nowymi zadaniami, co nie? Tutaj jeszcze tego nie podłączyłem, bo musimy tutaj z Piotrkiem ogólnie posortować, tak aby na przykład nam tutaj nie szły łuki, bądź strzały, bądź eku, żeby to szło do osobnych skrzynek, a nie tak o, tak samo te beczki, co nie? O te, znaczy paczuszki. Wtedy to podłączymy wszystko inne, co będzie leciało z tych mobów. Też do systemu, bo ten system też powoli nam się już zapełnia. Także nie wiem, czy to jest sens na razie podłączania tego wszystkiego. Szukam coś fajnego w ogóle z tych woreczków, ale póki co nic mi się nie chce fajnego trafić. Nic mi się nie chce trafić. Mam jeszcze jakiś woreczek? Mam. Dobra, ostatni. Dobra, nic na razie fajnego się nie trafiło. Pumpkiny. O, tutaj widzę, enderperły mi urosły. To fajnie w ogóle się rozdwaja. Patrzcie, enderperła. Enderperła, ale powinno mi dać także seedy. Dobra, mam seedy, będę mógł zasadzić. Czasami daje mniej niż... Czasami więcej. 7, nie starczy. Dobra, ale ważne, że są enderperły. Ważne, że są. Ogólnie będę musiał zrobić jeszcze wielką farmę na jedzenie, chociaż nie wiem po co nam. Tak naprawdę jak się posadziło wcześniej tu, jak mieliśmy, to te jedzenie praktycznie podeszło się raz, drugi, zebrało, miało się stak... miało się stak tych... no... truskawek, o. No ale cóż, zrobimy tak dla systemu, niech to będzie. A tu co, to żeby przepełniony system był? Ja ogólnie wyłączę na razie tą maszynę, bo tego to mamy zdecydowanie pod dostatkiem. A teraz polecę jeszcze chwilowo do bazy. I zobaczymy, jak się tutaj sprawy mają. Tu ogólnie będzie, patrzcie, tutaj mamy wszystko podłączone pod system. Tutaj tak. Czekajcie, nie lubię tak mieć. Najpierw włożę o te graty, ok? To wszystko musi wlecieć teraz do systemu. Albo po prostu kliknę na tarczy, to szybciej tutaj... Wszystko tutaj włożę szybciej niż trzeba, niż to przeleci. Ender Pearl. Ups, ale czekajcie, tego nie miałem. Marble. Muszę to wyciągnąć. Powoli nasz system się zapełnia. Pomimo to, że mamy... Ach, jeszcze nie to. Że bo mamy pojemny dysk. O, patrzcie. Tutaj mamy w sumie dyski same 4K. Nie, 1K też są. I na nim zapisane są itemy. Albo zrobię jeszcze jeden taki mid-drive, albo będę musiał skraftować dysk, który się nazywa 16K i będę musiał go podłączyć. Który nie jest tak w sumie prosty do zrobienia. Bo na 16K trzeba różno tych itemów, a jak na razie, zobaczcie. Zobaczymy, co mi brakuje. Co mi będzie brakowało, jakich części, jeżeli tutaj przez ten system będę chciał sobie skraftować tych itemów, które mamy już dostępne. Także jak widzicie, brakuje mi tutaj jakiejś tej środkowej części, a mianowicie tego. A żeby to skraftować, trzeba tych części. A żeby to skraftować, trzeba tamtego. Zobaczcie. Trochę potrwa, zanim to się itemy pozbiera. Widzicie, brakuje zawsze coś do tego, do 16K. To wtedy by zastąpiło praktycznie te inne dyski, chociaż nie wiem, czy itemy da się wtedy przenieść. A miałem tu pokazać, że to jest podłączone jeszcze od tyłu, także czemu ja tutaj zamorowywuję? Po prostu podłączony jest ta skrzynka pod ten oto nasz cały mid-drive system.
No i to przenosi właśnie itemy na te dyski. No i taka to praktycznie filozofia, ale to bardzo, bardzo ułatwia przenoszenie itemów. Na początku przenosiliśmy wszystko z tych skrzynek, no a teraz dzięki temu nie musimy... Wow, tu się skrzynka zapełnia. Czekajcie, zobaczę, czy ile kobla jest, bo tak naprawdę kobla to ja będę mógł odłączyć. Koble... Cobblestone. Na razie się zapełnia. Tak myślę, że jak zapełni się, nie wiem ile to potrwa, ale... Bo będę chciał innego rodzaju kobla jeszcze mieć, a kobla, jak widzicie, tylko 1400 mamy, także wszystko co tam jest, niech tutaj się ładuje, a ja na chwilę jeszcze zejdę na dół. Au. Wow, 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 wow. Zobaczę w tą moją książkę. Jakie by tu zrobić kolejne zadanie, bo my tutaj niektóre mamy zrobione. Matot, to jest narzędzie, to tego nie będę robił. Sprinkler, to już robiłem wcześniej, tylko nie przeniosło mi to do świata, ale mogę to zaliczyć, bo to już miałem. To coś do nawadniania pola właśnie i to mi się przydaje, jak będę robił teraz farmę różnych tych seedów, co nie? Tu jest też, patrzcie, mamy też mały problem. Mamy splantować różne kwiaty, tak? Na 5 biomach, gdzie my w okolicy mamy tylko jeden biom praktycznie. Czekaj, jest to napisane? Biom Mega Taiga. I jak ja tam latałem w to i we w to, to tylko mamy Mega Taiga, także nie wiem dlaczego teraz tak jest. Będzie ciężko. Musimy zabić Widera, ale do tego to chyba będę musiał zrobić też farmę tych Wither szkieletów. Tak obok tutaj podłączyć, żeby te głowy nam może leciały. Wtedy się skraftuje Soul Sand mamy i możemy wtedy Widera zabić. Travel to Deep Dark. To jest jedna... rewelacja, to jest jakby nowy świat. Patrzcie, tutaj w środku znajduje się tak zwany portal do Deep Dark, który się kraftuje z tych oto rzeczy, jak i z cobblestone'a, patrz. Squart, kupl, compressed cobblestone, dlatego też zbieram tego kobla, żeby tutaj to porobić, zobaczcie, tu jest tak. Żeby to zrobić, trzeba trochę porobić tego kobla. Trochę trzeba porobić. No i jeszcze nie mamy tego czegoś, a to nie wiem czy to coś co już mamy z mobów Division Signal, bo to tylko dropi z mobów raczej. Diament i żelazo, czemu on się w ogóle tutaj świeci, zobaczcie, to mamy na pewno, nie? Aha, tu musimy to mamy właśnie z mobów, tylko za mało, wiem że za mało mamy, dlatego też muszę posortować to wszystko. Musimy to potem włożyć w Enchanting Tale i żeby otrzymać więcej informacji. Napisamy? Dobra. Będę chyba się musiał zabrać za sortowanie tych wszystkich itów z tych mobów, bo wiecie, nie będę nagrywał tego jak tutaj tworzę platformę, jak kładam skrzynki, po prostu chcę to wszystko posortować, zrobić farmę Witherów, znaczy tych czarnych szkieletów. Blazy się respią, zabijają. Jest git. No i farma wyłączona, drzewa urosły, fajnie to wygląda. Dobra, ja tutaj się wszystkim zajmę, na razie wszystko utnę te wideo, także pokażę wam co zrobiłem i wtedy może zabierzemy się do czegoś przydatniejszego, tak? Także do zaraz.